Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co słychać na gospodarstwie. Trochę wam poopowiadam, przedstawię, co się pozmieniało, co się nie pozmieniało. Także w pierwszej kolejności, moi drodzy, chciałem wam powiedzieć, że traktor działa. Był problem z panewkami, ale wszystko zostało rozebrane, potem jeszcze raz złożone. I traktor działa. Teraz nie będę go odpalał, nie będę go testował, ale tylko jak się zrobi trochę może cieplej albo coś będzie trzeba na polu zrobić, to na pewno go odpalimy i wtedy wam to zaprezentuję, jak wygląda. Już jak widać, traktorek ma swoje lata, ale jak najbardziej jeszcze się trzyma do takich prac. Słuchajcie, tutaj wokoło gospodarstwa jak najbardziej jest przydatny i potrzebny. Tutaj, jak widzicie, opryskiwacz, wszystko stoi z tego względu, siewnik, że po prostu teraz się tego nie robi. Śnieg pada, zresztą zaraz zobaczycie. No i tak, może przejdziemy dalej, przejdziemy do kurek. Chciałem wam tutaj powiedzieć, właśnie przedstawić, jak to wygląda, czy coś się zmieniło. Moi drodzy, zobaczcie. Jak widać, na razie trochę słoneczka jest, ale cały czas śnieżek pruszy. Biało na podwórku. Co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że tak jak widzicie, tutaj kurnik jest zamknięty i kurki wszystkie są w kurniku, żadne nie wychodzą. I troszeczkę właśnie teraz pada. Tutaj woda zamarzła, ale na szczęście mają wodę jeszcze w środku. Tak jak wam mówiłem, zawsze najlepiej w tym kurniku tą wodę zostawiać. Więc przejdziemy się do kurnika, zobaczymy, jak to tu wygląda. Odejdź, 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 odejdź. Nie ma wychodzenia, nie ma. Nie ma wychodzenia, bo już chciały mi tutaj kury uciec. Ok, więc tak, moi drodzy, jak widzicie, nie wiem ile mi tu pozwolą nagrywać, z tego względu, że jest ich bardzo dużo, jak widzicie, a jest dość głośno. Także ile będę mógł, to nagram. Gołąbki też pozamykane, wszystkie, bo jest zimno i pada śnieg. I to, co u nas się pozmieniało, co jeszcze się pozmieniało, moi drodzy? Pozmieniało się to, że zakupiliśmy. I mamy w planach również zakupić dodatkowe poidło. Oczywiście to też wam pokażę na kolejnych odcinkach, co tam udało się zakupić, jakie to poidło udało się zakupić. Więc to dla was nagram. Dzisiaj co nowego w hodowli? Dodatkowo zadaliście mi pytanie, to postaram się odpowiedzieć, czy warto teraz kupować kurki. Jeżeli chodzi o kurki młode, moi drodzy, mogę wam od razu na wstępie powiedzieć, że jeżeli jesteście początkującymi hodowcami, jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę, to ja bym po prostu młodego drobiu raczej nie kupował. Jest zimno, kupiłbym na wiosnę, żeby te kurki przyzwyczaiły się do warunków. Też nie wiecie do końca, w jakich warunkach żyły wcześniej i może się okazać, że kupicie, no i wiecie, co się z tymi kurkami po prostu stanie. Także ważne jest to, żeby na spokojnie do tematu podejść, zastanowić się, zobaczyć, jakie mamy warunki. Przede wszystkim przygotować kurnik, przygotować karmidło, poidło i wtedy można sobie jak najbardziej zakupić drób. Jeżeli macie oczywiście kurnik ogrzewany lub wszystko macie przystosowane dla drobiu, no to jak najbardziej wtedy można się w to bawić i kupić sobie kurki. Albo jesteście właśnie bardziej zaawansowanymi hodowcami, wiecie, co się z tym wiąże, zakupując drób, to również jak najbardziej można sobie na to pozwolić. Jaki drób polecam? Przede wszystkim, moi drodzy, albo takie kurki towarówki, albo kurki, które dobrze znoszą teraz te warunki. Czyli raczej, jeżeli no chcielibyście, oczywiście można kupić kury ozdobne, ale ja bym raczej zalecał właśnie kupić kurki typu jakaś zielononóżka, jakaś Rosa, Sussex. Te kury bardziej przystosowane po prostu do klimatu, bardziej odporne na inne warunki atmosferyczne, które teraz panują. Jak wiecie, śnieg, zimno. Fajnie, jakby po prostu te kury tą zimę na spokojnie przetrwały. No i żebyśmy mieli z tego jakiś pożytek, jakieś tam jajeczka, czy co tam będziemy chcieli. Kolejny w planach jest, moi drodzy, to, żeby nagrać teraz odcinek o brojlerach. To też się pojawi pewnie na dniach. No i wiadomo, tak jak już wam obiecałem, o tych dużych kurnikach, co też będzie w przyszłości. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Tu nie mam niestety poziomu głosu, więc nie widzę, jak to słychać. Mam nadzieję, że dobrze, bo jak słyszycie, jest dość głośno w tym kurniku. A też chciałbym wam kurki pokazać, nie chciałbym z tego kurnika wychodzić. I dzieje się to, co wam mówiłem, czyli jest dość zimno, bo teraz jest ponad minus 5 stopni. Drzwi są zamknięte, kurkom nie pozwolimy wychodzić, chociaż pewnie niektóre siłą rzeczy by z tego kurnika wyszły, ale też nie ma co kurnika jakoś tam
bardzo ochładzać. Temperatura jest na pewno dodatnia, woda nie zamarza. Myślę, że 10 stopni nie ma, ale te 5-6 stopni jesteśmy w stanie tutaj tą temperaturkę utrzymać. Jest dość dużo ściółki, także kurki jajeczka znoszą. Dają sobie jakoś tam radę. Co jeszcze, moi drodzy? Jak widzicie, światełko się świeci, światełko zapaliłem po to, żeby ten dzień świetlny się utrzymywał. Tu są niby okienka dwa, ale te okna no też nie powodują tego, że tu jest tak całkowicie widno, więc to trzeba wziąć pod uwagę. Jak zauważyliście, zacząłem trochę głośniej mówić i kury zaczęły trochę głośniej się zachowywać, dlatego że zaburzam ich komfort. Tak jak wiecie, kury się czują dobrze w kurniku, bezpiecznie. Ja teraz wszedłem, zacząłem głośno mówić i po prostu kury się niepokoją i dlatego coraz głośniej się zachowują, ale ja zaraz wyjdę, skończę nagrywać i już wszystko wróci znowu do... Wszystko wróci do normy. Także jak widzicie, kury w kurniku. Na razie żadna kurka nam nie zdechła. Możecie się pochwalić w komentarzu, jak tam u was z drobiem, czy wszystko w porządku, czy żadnych dodatkowych chorób nie ma, bo teraz te przeziębienia. Więc mam nadzieję, że wszystko u was dobrze. Jeszcze się przejdę tutaj, nie chcę ich niepokoić, ale przejdę się tutaj, ponieważ chcę zobaczyć, moi drodzy, czy jajka są. Ale widzę, że niektóre kurki siedzą, a jajka chyba wcześniej oni zbierali. Tam są jakieś jajka, widać. Także pewnie będziemy zbierać, ale to już nie dzisiaj. O, tam jedna kura chodzi, no jak widzicie właśnie, i sobie coś tam próbuje dziobać. Nic za dużo jej to dziobanie nie da, ale chcę sobie po prostu podziobać. Zobaczcie, tutaj mamy karmidło, tak dla ciekawskich osób. Tu mamy karmidło i zobaczcie, tu jest taka belka wyższa i one wszystkie na tej belce siedzą. No mają radochę, na dole mają jedzenie, a tutaj sobie siedzą. Jak widzicie, kurom dużo nie potrzeba. Grunt, żeby te podstawowe warunki były zachowane, już kurki sobie śmiało siedzą. Co zrobiliśmy? Moi drodzy, puściliśmy naloty, wiem, że może was to mnie interesuje, ale warto powiedzieć. Puściliśmy naloty właśnie gołębie, jak widzicie, tych gołębi jest mniej. Tu większość gołębi siedzi właśnie, już tych takich rasowych, lepszych gołębi siedzi sobie tutaj w gołębniku. A te gołębie sobie siedzą tutaj, aczkolwiek widać, że jest ich sporo mniej niż było wcześniej. No było już ich tyle, że trzeba było troszeczkę siłą rzeczy się ich pozbyć. Puścić je na loty, zobaczyć, ile tych gołębi wróci. Więc tak, wracając, tutaj jak widzicie, dostały podstawowe zboże, mają w karmidle. Tu mają wodę. Wodę też oczywiście zaraz będzie trzeba znowu wymienić, bo widzę, że znowu jest brudna. To też tak widać, ponieważ jest takie wiadro, ta woda wcale aż taka brudna nie jest. Ale trzeba będzie mimo wszystko wymienić. Słuchajcie, pytaliście mnie jeszcze, że kury dziobią wam w ściany, o co tutaj chodzi. Chodzi głównie o to, że może jakiś witamin im brakować, albo mogą być jakieś zestresowane, ale w większości jest tak, że brakuje kurom witamin odpowiednich, wapnia, tym podobnych rzeczy po prostu, i dlatego z reguły kurki dziobią w ścianę. Jak temu zapobiec? No dostarczać po prostu wszystkich składników, tak jak wam mówiłem, i raczej wszystko powinno wrócić do normy, nie jest to jakiś tam bardzo duży problem. Czyli tak, dzisiaj no mówię, przedstawiłem wam ogólnie, co u mnie się zmieniło, co się nie zmieniło. Powiedziałem wam, jeżeli chodzi ogólnie o hodowlę, czy warto teraz kupować kury. No i trochę właśnie o tych ścianach się odniosłem, także nie panikujcie, nie przejmujcie się, nic takiego się nie dzieje. Po prostu kontrolujcie na bieżąco wasz drób, sprawdzajcie, jak się kury czują, czy wszystko w porządku, i będzie na pewno dobrze. Więc to tyle chyba z takich najważniejszych informacji, które chciałem wam przekazać. Na bieżąco będziemy monitorować, sprawdzać. No i pewnie siłą rzeczy teraz będą takie odcinki właśnie z kurnika. No bo wiecie, jaka jest sytuacja na zewnątrz. Raczej kury nie wychodzą, a nawet jakby chciały, my ich nie chcemy też za bardzo teraz puszczać. Trochę się ociepli może, to kurki będą sobie wychodziły. Na razie jest tak, jak jest. Więc moi drodzy, to tyle z takich najważniejszych informacji. Gdyby się pojawiły jakieś pytania, chcielibyście coś wiedzieć więcej, oczywiście pytajcie, zadawajcie pytania w komentarzu. Ja będę się starał na te pytania wam odpowiadać. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. Filmy są tworzone bezpośrednio dla was, żeby tutaj wam dostarczyć wiedzę odpowiednią. Więc jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało, czy dostarczyłem wam wiedzy. I
czy u was w hodowli, jeżeli macie kurki, jest wszystko w porządku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!